Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosza, przed wami kolejny materiał wideo z serii Dark Souls Remastered. I moi drodzy, w dzisiejszym dniu, słuchajcie, spróbujemy zrobić rzecz następującą. Spróbujemy dostać się, słuchajcie, do Blighttown, a żeby to zrobić, będziemy musieli pokonać pewnego smoka, o którym już wcześniej wspominałem, i tym samym bossa tej lokacji, bossa głębin. Jako że głębiny jako tako zwiedziliśmy już w całości, zabiliśmy również przeciwnika, który przeszkadzałby nam w trakcie walki z The Gaping Dragon, czyli zabiliśmy tego czarnoksiężnika, czarodzieja, czy jakkolwiek by go nie nazwać, który znajdował się na tych blankach nad tą wielką salą pod sam koniec, czy gdzieś tam w trakcie tego jednego z ostatnich materiałów, słuchajcie, wideo, to jeszcze dodatkowo udało nam się, tak jak wcześniej powiedziałem, przejść przez całe głębiny. I dzięki temu tak naprawdę nie zostało nam zbyt wiele w tych głębinach, dlatego możemy bezpośrednio udać się już teraz do walki z The Gaping Dragon. Ale zanim to zrobimy, mamy sporo dusz przy sobie i dzięki temu możemy również, słuchajcie, wylewelować. Możemy również wejść do naszej bezdennej, drewnianej skrzynki, z której oczywiście, że skorzystamy i którą oczywiście będziemy chcieli wykorzystać, z tego względu, że nosimy przy sobie sporo rzeczy, które faktycznie nie są nam potrzebne w żaden sposób i moglibyśmy po prostu tych przedmiotów się pozbyć. I tymi przedmiotami są na przykład bronie, których najzwyczajniej w świecie nie będziemy używać, typu nóż bandyty, typu krótki miecz. Dobra, jeden krótki miecz sobie zostawimy, ale używamy długiego miecza, więc wiadomo. Typu, albo ja wiem, hełm i inne rzeczy, których nie używamy, bo najzwyczajniej w świecie nie są nam potrzebne. No i tego typu pierdołki, które możemy sobie, wiecie, możemy sobie tutaj pozostawić. Najzwyczajniej w świecie, jeżeli byśmy chcieli, to widzę, że jest to zrobione w taki sposób, że wystarczy, że naciśniemy prawą gałkę myszki i możemy dany przedmiot zdepozytować bezpośrednio do... Czekajcie, remove from... Dobra, wszystkie przenieśmy sobie z powrotem. Możemy tylko naciśnięciem prawej gałki myszki, tak naprawdę, myszki, naciśnięciem prawego analoga przenosimy to wszystko do naszego inwentarza, do naszej bezdennej, słuchajcie, skrzynki tutaj. Poza tym Barbed Straight Sword to jest ten miecz, który, słuchajcie, zdobyliśmy pokonując rycerza Kirka, z którym jeszcze parę razy będziemy walczyć i mam nadzieję, że uda nam się go również parę razy załatwić, ponieważ dzięki temu będziemy mogli zdobyć z niego dość cenny, można by było powiedzieć, set. On się ładnie nazywa po polsku, ale nie pamiętam tej nazwy. Torn Barbed Set to się chyba po angielsku nazywa, z tego co pamiętam. I ten set składa się z, no, całego, wiecie, prócz tego miecza, który zdobyliśmy już, możemy zdobyć również zbroję i nogawice i tarcze i tak dalej, i tak dalej. I to chyba tarczę zdobyliśmy zresztą też. I to działa na tej zasadzie, że jeżeli mamy chociaż jedną część setu, każda z tych części zadaje przeciwnikowi, który nas atakuje, wręcz dodatkowe obrażenia od kolców, ponieważ jest po prostu ten set opleciony kolcami. Jednakże nie jest to set, który chciałbym, że tak powiem, przy sobie nosić, więc najzwyczajniej w świecie nie i może lepiej go na razie zostawmy, ale wiadomo. Astora's Straight Sword, prosty miecz z Astory. Jego chyba nie możemy nosić, ponieważ jest wymagana dość duża wiara, więc na razie go sobie odłożymy. Pęknięty prosty miecz, klinga prostego miecza, miecz czarnego rycerza. Fajnie by można było go wykorzystać, ale niestety jest za ciężki i nie jest na nasz build. Tak samo jak Zweihandera, czyli dwuręczniaka po polsku można by go było nazwać.
jest to miecz dwuręczny tak właściwie, ale zobaczcie, ma on większą wagę od miecza mrocznego czy też czarnego rycerza i jest o niebo cięższy. Więc absolutnie nie. Mailbreaker absolutnie nie. Estok też nie. Battle Axe, odpuśćmy sobie te wszystkie Battle Axe. Gargoyle Tail Axe, tu bym się zastanowił, chociaż jest ciężki, ale zastanowiłbym się o nim. Great Axe, na pewno nie będziemy go potrzebować. Morning Star, na pewno nie w tym momencie, bo mamy, słuchajcie, wystarczająco mocną broń. Winged Spear, oczywiście, że nie. Partyzana też nie. Halabarda. Nie. Krótki łuk? Tak. Owszem. Nie, nie będziemy go nosić, ponieważ używamy długiego łuku. Lekka kusza? Nie. Chociaż jedną lekką kuszę sobie, słuchajcie, zostawimy. Dobra. Katalizator czarodzieja zostawiamy. Zostawiamy ogień piromancy, zostawiamy talizman. Rozbita okrągła tarcza? Nie. Wiele razy nie, bo tak naprawdę to są bardzo, ale to bardzo słabe tarcze. Tarcza celu nie, nawet więcej mamy. Wooden Shield nie. Hitter Shield, a to już zostawimy sobie. Hollow Soldier Shield absolutnie nie. Night Shield zostawiamy, Spider Shield zostawiamy, Grass Crest Shield zostawiamy i Spiked Shield waży dokładnie tyle samo, ile nasza. Ale pamiętajcie, że nasza dodaje nam jeszcze tą możliwość, że przyspiesza nam się regeneracja naszej staminy, więc absolutnie to zostawimy. Co do ciuchów, no mogę schować, słuchajcie, te ciuchy związane z czarownikiem, ponieważ no, nie będziemy ich używać, więc zagracać mi będą po prostu to, co mamy przy sobie. Hełm ze wschodu, on jest słabszy, ale chyba jest... on jest lepszy, ale jaką ma wagę? On ma oczywiście pewnie większą wagę i to dość dużo, 4,7 właśnie. Ten set fajny jest, ale niestety my z niego nie będziemy korzystać. Hollow Warrior Helm, no to już tym bardziej z tego korzystać nie będziemy. Wrzucimy to sobie i tak wiecie. Wiem, ogólnie rzecz biorąc, początek tego odcinka jest taki bardzo, ale to bardzo powiedziałbym wolny. Z tego prostego, słuchajcie, względu, że no, chciałbym tutaj wam pokazać chociaż raz, jak wygląda zarządzanie ekwipunkiem, jeżeli kupimy bezdenną drewnianą skrzynkę. Potem przejdziemy do rzeczy. O, hełm gargulców. Proszę, proszę, hełm gargulców. Kamienny hełm. One też. Kamienny hełm akurat byłby dobry. Wiecie co? Przywrócimy. Zostawimy sobie te kamienne tutaj karwasze i całą resztę. I cak, dobra, niech zostanie, bo przynajmniej nie będzie nam aż tak często wypadać. No i dobra, co my tu mamy? Tu mamy wszystko chyba tak naprawdę, co chcieliśmy, zostawiliśmy słuchajcie, tej całej skrzynce. No dobra, czyli możemy się cofnąć i teraz tak, będziemy levelować. Owszem, jak najbardziej. Mamy naprawdę dużo tych dusz, ale pamiętajcie, ta ilość dusz to nie jest w dalszym ciągu tyle, ile byśmy chcieli mieć. I teraz tak, witalność do poziomu 50 mamy na maksymalnym poziomie, czyli na poziomie 18 punktów, spoko. Endurance to jest rzecz, którą chcielibyśmy podszprycować i wiarą, którą chcielibyśmy podszprycować do punktów 14. Więc podniesiemy sobie wiarę o... czekajcie... co my musimy... nie inteligencję, resistance, attunement, właśnie, dostrojenie, jeżeli dostroimy... No 12 punktów, to będziemy mieli 2 sloty, więc trzeba będzie troszeczkę ten build zmodyfikować. Po pierwsze, na pewno weźmiemy sobie wiarę do tych 10 punktów, następnie weźmiemy sobie endurance, podniesiemy, no już więcej nie możemy. Brakuje nam 600 paru dusz, aby móc coś tutaj zrobić, więc na pewno sobie te dusze w jakiś sposób dokoptujemy przy pomocy dusz, które mamy przy sobie w ekwipunku.
Więc zróbmy to. Witalność, no mówię, witalność nie jest nam potrzebna, dopiero później będzie nam potrzebna ta witalność, ale endurance, ilość staminy i tego, co możemy przy sobie nosić, zwiększa się i to tak dość solidnie, słuchajcie. Tak chcemy, zgadzamy się na to. Wstańmy i teraz tak. Jak sobie wstaliśmy, moi drodzy, tak jak już wstaliśmy, to użyjemy sobie przedmiotu i użyjemy duszy bezimiennego żołnierza i użyjemy takiego jednego przedmiotu. 800. Właśnie o to mi mniej więcej chodziło. Odpocznijmy sobie przy ognisku po raz kolejny i wylewelujmy, ponieważ będziemy mieli wystarczającą ilość dusz, aby wylewelować. I podniesiemy sobie po raz kolejny naszą wytrzymałość, czyli tego endurance'a do 24. Tak, możemy przy sobie nosić 64 w tym momencie. I teraz moje pytanie brzmi, czy to oznacza, że jeżeli ubiorę na siebie nasze, słuchajcie, hard leather gauntlets, które mamy przy sobie, a może leather gloves, one są... No nie są lepsze, ale są lżejsze, są minimalnie gorsze. Bierzmy je. Czy... Nie, robimy już fatrola, więc absolutnie nie możemy ich ubierać w tym momencie. Musimy je wyekwipować... nie wyekwipować, tylko odekwipować. No i dzięki temu możemy z powrotem robić quick role. Podniesiemy poziom, oczywiście już nie możemy, potrzebowalibyśmy 5000 dusz, co w tym momencie jest nie tyle niewykonalne, co jest po prostu bezsensowne. I moi drodzy, udamy się teraz, musimy udać się zawalczyć ze smokiem, o którym już wcześniej wspominałem. I co my tu mamy? Mamy przeciwnika, z którym chciałbym... Dobra. Czy ty do nas podejdziesz? Chodzi mi o tamtego pana, który jest daleko, daleko przed nami. Fajnie by było, gdyby do nas podszedł, gdyby nas zaatakował nawet, bo najzwyczajniej w świecie nie wyskoczy nam wtedy na plecy, jeżeli bylibyśmy tutaj zbyt blisko niego. I teraz tak, i teraz poczekamy, aż do nas podejdzie, fajnie, dobra, podejdź do nas, podejdź, bliżej, bliżej, bliżej. Dziękuję. O to mi mniej więcej chodziło, żebyś zginął, 50 dusz, to jest po prostu aż śmieszne, słuchajcie. I teraz tak, jak jesteśmy w tym miejscu, to musimy zejść tędy. I jeżeli ja dobrze pamiętam, musimy udać się, słuchajcie, teraz tutaj nadchodzące człowieczeństwo. A, tu są szczury. Nie, 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 my nie chcemy tutaj do szczurów iść, my chcemy, słuchajcie, zejść po tej, wydaje mi się, że po tej będziemy musieli zejść tutaj. Tędy będziemy musieli zejść i teraz jak tu się udamy, to zejdziemy tuż obok, słuchajcie, wejścia do Blight Town. Jeżeli ja dobrze pamiętam, a może mi się zdawać. Dobra, weźmy nasz miecz w dwie ręce. I zawalczmy z tą mazią. Dziękuję serdecznie. Zawalczmy z tą mazią tak, aby na 100% nie zrobiła nam tutaj krzywdy. Oczywiście szczury, oczywiście maź, która gdzieś tutaj u góry na nas będzie czekać. I chciałbym... Chciałbym, aby ta maziaja na nas zeskoczyła. Zeskoczyła obok nas. Okej. Nie chcę, słuchajcie, zużywać mojego ognia, naszej tutaj, no jak ona się nazywa, naszego cudownego ognia, z tego względu, że może nam się, słuchajcie, przydać.
Dziękuję. Ten szczur załatwiony. Tam mamy kolejnego, do którego owszem podejdziemy. I to są szczury, które mówię, chciałyby nas normalnie zaciągnąć w pułapkę i one od nas będą uciekać. Ale my możemy je zabić, żeby po prostu nie wskoczyły nam również na plecy. Co, mój drogi, rozmawialiśmy już i nie za bardzo mamy co od ciebie kupić, więc w dalszym ciągu, mając nasze człowieczeństwo, jeżeli dobrze pamiętam, musimy udać się teraz tędy. Oczywiście jak najbardziej chciałbym zobaczyć, jak ty tu zginąłeś. Coś cię zaatakowało w tym miejscu i zginąłeś. Nie pamiętam, co tutaj było, ale coś tutaj się znajdowało. Co my tu mamy? Mamy informację, że... Spróbuj ścieżki. Mhm, dobrze, na pewno spróbujemy ścieżki. I teraz słuchajcie, spójrzcie na dół. Tu będziemy walczyć... O, i oczywiście tam jeszcze się coś znajduje. Nie dam sobie ręki uciąć, ani też żadnego innego narządu i żadnej kończyny, ale wydaje mi się, że tam była dusza. Albo kość wiodąca do domu, taka, wiecie, taki teaser. O, masz wielkiego smoka, pobiegnij w to miejsce i może uda ci się przeżyć. Wydaje mi się, że nie. Ale słuchajcie, gdybyśmy nie zabili tego czarodzieja, który znajdował się tam u góry, to on by nas atakował, kiedy walczylibyśmy. I atakowałby nas tak bardzo, ale to bardzo dobitnie. Dlatego też, no, nie należy. Co tu jest? Fatty, grubas. A, bo tędy nie przejdziemy, pomimo że gra ewidentnie byśmy tutaj się przecisnęli jako postać. Dlatego ktoś napisał, że jesteśmy grubaskiem. I oczywiście ja ocenię tą wiadomość, bo ta wiadomość jest śmieszna. Tak, chciałbym ocenić wiadomość i oceńmy ją na plus. A nie ktoś ma coś z życia, ta wiadomość jest naprawdę bardzo, to bardzo śmieszna. No i teraz tak, będziemy musieli iść tą ścieżką. I jaki jest plan walki w ogóle z tym przeciwnikiem, z The Gaping Dragon? A to, tak jak już wspominałem, przynajmniej wydaje mi się, że wspominałem, słuchajcie, walka z Gaping Dragonem jest bardzo, ale to bardzo monotonna, bym powiedział. I dużo zależy tak właściwie od szczęścia, czy uda nam się przeżyć, czy nam się nie uda przeżyć tą walkę. Ale tak naprawdę głównymi istotami, które będą walczyć w tej walce, to jest redundant, ale przepraszam was, bardzo wiecie, o co mi chodzi. Istoty, które tak na wojownicy tak właściwie, którzy najwięcej wkładu w tej walce wniosą, to rycerz Laurek, a także rycerz Soler z Astory. Tych dwoje panów będziemy za chwilę przywoływać i tych dwoje panów, słuchajcie, jest tutaj bardzo, ale to bardzo ważna. Tylko muszę przypomnieć sobie, gdzie oni się znajdują i co my tu mamy. Tu mamy Solera, a tu mamy Lautreca. Lautreca, Laureka, Lautreca, tak. Czekajcie, chyba nawet gra nam tutaj powie, że... Touch Summon Sign, dobra. Musimy przyzwać ich w tej samej kolejności. Najpierw Lautreca, potem Solera. Nie wiem dlaczego, ale zawsze to działało. Kiedy przyzywałem ich w normalnej wersji, najpierw Solera, a potem Lautreca w tej kolejności, to z jakiegoś powodu nie atakowali tak, jak powinni tego smoka. Dlatego bądźmy bezpieczni, tak? Dobra, tutaj mamy ciężką kuszę i ciężki bełt. Okej, może być. Przyzwijmy sobie rycerza Lautreca. Czy chcemy przyzwać tego fantoma? Tak, a tutaj mamy... czekajcie, summoning phantom. Chcemy przyzwać również... Touch summoning sign, halo. Rycerz Lautrec został przyzwany. Teraz możemy przyzwać rycerza Solera. I go sobie przyzwiemy, moi drodzy. Przyzwiemy sobie i jednego, i drugiego. Lautrec oczywiście, że tak powiem, nawet jak go przywitamy, zrobimy joy i przywitamy tych dwóch panów,
to Lothric nie zareaguje, a Soler też nie zareaguje. To chyba dopiero w drugim Dark Soulsie zostało dodane, że NPC reagują na to, jak my się do nich, że tak powiem, zwrócimy. No i słuchajcie, czeka już na nas tylko i wyłącznie walka z Gaping Dragonem, dlatego ja się zamknę tutaj. Jeżeli nam się nie uda, to tracimy 4 człowieczeństwa, co będzie bardzo bolesne, ale nie tracimy zbyt dużo dusz i postaram się umrzeć blisko po prostu tutaj wejścia, żeby w przyszłości ewentualnie użyć kości wiodącej do... O, mamy tylko jedną kość wiodącą do domu, no to będzie słabo. Trzeba będzie pofarmić i zdobyć te kości wiodące do domu jedynie. I słuchajcie, no najzwyczajniej w świecie wchodzimy i zobaczmy, jak ta walka się tutaj potoczy. Estus zaekwipowany, nasz ogień zaekwipowany i nie pozostaje nam nic innego, słuchajcie, jak tylko zawalczyć z jednym z najbardziej, moim zdaniem, tych niskopoziomowych, epickich bossów w pierwszym Dark Soulsie.
No niestety, moi drodzy, nie wyszło. Absolutnie nam nie wyszło. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ no, walka poszła jak na pierwszy raz, tak właściwie poszła naprawdę, naprawdę, słuchajcie, dobrze. Jedyny problem w tym momencie teraz będzie polegał na tym, że będziemy musieli niestety w jakiś sposób nasze człowieczeństwa odzyskać i na pewno my je odzyskamy, słuchajcie, ale nie ma możliwości, żebyśmy od tak po prostu teraz się tam pchali. Z drugiej strony, gdybyśmy teraz, wiecie, gdybyśmy teraz się tam, że tak powiem, spróbowali pchnąć, to na pewno za drugim razem również nam w jakiś sposób to wszystko nie wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli, żeby nam wyszło, ale, słuchajcie, mamy możliwość odzyskania naszego człowieczeństwa, ponieważ mamy przy sobie właśnie 5 człowieczeństw. Możemy sobie jednego człowieczeństwa użyć, przywrócić nasze człowieczeństwo i udać się jeszcze raz do walki z The Gaping Dragon. Odzyskać to, co straciliśmy i zawalczyć z nim jeszcze raz. Nie pamiętam, czy czasem nie trzeba go było, słuchajcie, zaprowadzić troszeczkę dalej, w sensie takim, że musieliśmy odsunąć się od tego początku tej walki, tak aby nasi przyjaciele po prostu nie byli zablokowani. Wydaje mi się, że zarówno Lothric, jak i Soler zginęli z tego powodu, że po prostu blokowali się na początku tej areny. Nie pamiętam, w którym miejscu trzeba było stanąć, ale wydaje mi się, że w tamtym miejscu, gdzie staliśmy, tam jest dobra walka w momencie, kiedy jest się już jeden na jeden. Pamiętajcie również, że zadawaliśmy dość mało obrażeń, ale pamiętajcie też, że ten przeciwnik był ustawiony w wersji na 3 graczy, bo to jest taka zależność, że jeżeli, słuchajcie, w jakiś sposób tutaj zaczniecie walczyć z danym przeciwnikiem i będziecie najzwyczajniej w świecie mieli swoich towarzyszy, czy to graczy komputerowych typu Lothric i Soler, czy to graczy prawdziwych, którzy będą w stanie wam w jakiś sposób pomóc, to za każdym razem, jak każdy dodatkowy gracz będzie dołączał do waszego świata, będzie chciał wam pomóc, no to wówczas to gra stanie się odrobinę trudniejsza, bo sobie również będą ustawieni w troszeczkę cięższej swojej wersji. Dlatego też szło nam, powiedziałbym, nieźle. Zabrakło nam estusów. Gdybyśmy mieli faktycznie z 15 estusów, to może faktycznie udałoby nam się, słuchajcie, coś tutaj więcej zrobić. Ale tak, to na chwilę obecną, no niestety za dużo żeśmy tutaj nie zrobili. O, proszę bardzo. Zarosły, czy też pojawiły się ponownie te tutaj drewniane skrzynki. One chyba nie pojawiły się z tego powodu, że gra, tak jak nie zginęliśmy do tej pory i cały świat był cały czas ustawiony tak jakby na naszą tutaj, na naszą obecność, można by było powiedzieć. I na to, że w jakiś sposób, wiecie, żyjemy i mamy się dobrze, ale co niestety mnie niepokoi, to to, jak śmieszne obrażenia zadawaliśmy właśnie naszemu drogiemu smokowi. I to jest w złym tego słowa znaczeniu, jak bardzo mnie to przeraża. W tym sensie. No i co mogę wam powiedzieć? Mogę wam tylko tyle powiedzieć, że no niestety, ale będziemy musieli naszą, słuchajcie, chwila, gdzie jest drugi szczur, który tutaj był? Nie chcę, żeby mi wyskoczył na plecy. Proszę cię, gro, tu się schował. Tu się schowałeś, prawda? No, to nie za bardzo, ale okej. Nie pamiętam, co ty sprzedawałeś. Może ty sprzedawałeś coś... Co możemy od ciebie kupić? Gold Pine Resin, Lightning to Right Hand. To Weapon in Right Hand. Ha. A może... Ile ty chcesz za to? Ty chcesz 1000 za to. Well, that is a shame, but no matter. No, not to worry. Come back again. I'm always available, not every trip. There'll be more instances.
Tak, wiemy, że zawsze będziesz dostępny i nie zawsze wszystkie przetargi kończą się sukcesem, kończą się wymianą. Dusza bezimiennego żołnierza. Powinniśmy mieć właśnie w tym momencie 1000. Aishawa, właśnie. Aishawa, ty również. A. Wydaje mi się, że nie mam ci nic ciekawego do powiedzenia. Tak, kupimy sobie Gold Pine Resin. Dodamy jakieś dodatkowe... To była niezła wymiana. Mam nadzieję, że się wkrótce spotkamy ponownie. I że będziemy mogli kontynuować nasze tutaj wymiany. To mniej więcej on tutaj, słuchajcie, powiedział. Zobaczmy do góry. U góry oczywiście w dalszym ciągu naszego przyjaciela, tego złego przyjaciela nie ma, więc cieszę się z tego niezmiernie. I zejdźmy sobie tutaj i teraz powinniśmy za chwilę właśnie znowu mieć Soler z Astory. Może spróbujemy ich na odwrót, słuchajcie, przyzwać. Najpierw Solera, potem Lautreca. Tak, chcemy przyzwać Solera. Niektórzy powiedzą, spróbuj zawalczyć z tym bossem samemu. Odpowiedź brzmi, mógłbym to zrobić, ale... Moi drodzy, nigdy nie przeszedłem tego bossa. Gaping Dragona nigdy, słuchajcie, nie przeszedłem w pojedynkę. Zawsze wzywałem Solera, przynajmniej. Z racji tego, że mamy również Lautreca, przepraszam, czy jakkolwiek, nie, Lautreca chyba powinno się doczytać, Lautreca, tak właściwie, ale okej, okay. Ja mówię zawsze troszeczkę inaczej i jesteście do tego przyzwyczajeni, że ja swoje nazwy uskuteczniam. Słuchajcie, przyzwaliśmy obydwóch tutaj tych gagatków. Tutaj widzę moje dusze i moje człowieczeństwa, więc na pewno je podniesiemy, ale zanim, słuchajcie, wyruszymy na kolejną walkę z The Gaping Dragon, pożegnamy się i mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe, że skończę w tym momencie ten materiał wideo, a następny rozpoczniemy właśnie od próby walki z nim. Jeżeli się nie uda wygrać z The Gaping Dragon, spróbujemy raz jeszcze, ale nie będziemy przyzywać Lautreca ani Solera, po prostu wejdziemy na pole bitwy i najzwyczajniej w świecie odzyskamy nasze stracone człowieczeństwa, użyjemy kości wiodącej do domu i zrobimy bailout. Najzwyczajniej może nam brakować jeszcze troszeczkę życia, tudzież będziemy musieli zupgrade'ować jeszcze troszeczkę naszą broń albo coś w tym stylu. Ja chciałbym jeszcze, zanim wyjdziemy, żebym nie zapomniał na zaś, ja bym chciał, słuchajcie, tutaj sobie włożyć Gold Pine Raisin sobie zaekwipować i wykorzystać ten Gold Pine Raisin w momencie, kiedy rozpoczniemy walkę. Nasz ogień naprawdę dość dużo obrażeń zadawał, ale niestety chyba z 6 razy nie trafiliśmy z 10, więc 6 zmarnowanych ataków to jest jednak spora ilość. W każdym bądź razie, mam nadzieję, moi drodzy, że kolejny materiał wideo z serii Dark Souls Remastered wam się podobał. Zachęcam was przede wszystkim do komentowania, w drugiej kolejności do oceniania, ale jeżeli już ocenicie, jeżeli zdecydujecie się ocenić, czy to pozytywnie, czy też negatywnie, fajnie by było usłyszeć w komentarzu, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. Ponadto, jeżeli piszecie już komentarze z jakimiś poradami, z jakimiś sugestiami i tak dalej, szczerze zachęcam was właśnie do pisania tych komentarzy, to pamiętajcie, że ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości. Najczęściej jest to odpowiedź komentarzem na komentarz, troszeczkę rzadziej jest to odpowiedź, odniesienie się do waszego komentarza, w którym skończyć materiałów z tej serii. A jak na razie to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!